Chodź, Flop! Już idę, Bing! Koko! Witaj, Bing! Cześć, Charlie! Cześć wszystkim! Cześć, Pando! Sula! Witaj, Bing! Ostrożnie, maluchy! Oj! Nic ci nie jest? Nie! Na szczęście! Bing! Ciasto. Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing i Flop upiekli dzisiaj ciasto. Wszystko gotowe. Oto owocowa sałatka. Co dalej? O, ciasto! Musimy udekorować ciasto. Masz pomysł, jak to zrobić? Wyciskana śmietana. Aha. O! Delikatna jak mrożony jogurt. To jest dla Suli. To dla Pando. To dla mnie. Kto jeszcze przyjdzie? Koko i Charlie. No tak. Duży kleks dla Koko. I mały dla Charliego, bo on jest dzidziusiem. Zgadza się. Flop. Amma Pola. No, aha. Może zrobisz jeszcze dekorację z owoców? Pycha. O, Sula lubi malinki. Proszę, oto malinka dla Suli. Tutaj, Flop. Chcesz poukładać? O, tak. Kiwi dla Pando. O, aha. Winogrono dla Koko. Banan dla Charliego. A dla ciebie, Bing? O, marchew. Proszę. O, uwielbiam marchew. Wiem. A co ty chcesz? Co by tu... lubię jagody. O. Proszę, ta dla mnie, ta dla Ammy, a ta dla Poli. O, wygląda przesmakowicie. Przełożymy teraz ciasto na paterę. Tak, pomogę ci. Zgoda? Ostrożnie. Ty trzymaj z tej strony, a ja potrzymam z drugiej. Trzymamy. Tak. I uwaga. Udało nam się, Flop. O to chodziło, króliczku. Zrobimy gościom słodką niespodziankę. Bing, to ja. O, to Sula. Już idę. Upiekłem ciasto. Witaj, Flop. Ammo. Cześć, cześć, Sulo. Flop. Cześć, Sulo. Bing. Coś tutaj pięknie pachnie. Tak, to ciasto. Sam je zrobiłem. Uwielbiam ciasta. Cóż, Sula nie mogła się już doczekać waszego przyjęcia. Tak. I wiecie co? Ja również. A jakie to będzie ciasto, Bing? To niespodzianka. Pokażesz mi? Tak, stoi w kuchni. Ale nie mów tego nikomu, Sula. Dobrze, Bing. Patrz, Sula, to moje ciasto. O, wygląda smakowicie, Bing. O, widzę kiwi i marchewkę i winogrono. A tutaj jest malinka dla ciebie, Sulo. Gdzie? Tu. A? Gdzie? Tu. O nie! Ojej. Włóżmy je z powrotem. O, dobrze. O nie. To nam się nigdy nie uda. O nie. Ale straszny bałagan. Czyżbyście coś narozrabiali? O nie. Ojej. Chyba przeszedł tędy huragan. Tak. O, co się stało, Bing? Chciałem tylko pokazać Suli jej malinkę, Flo. I wtedy ciasto się zsunęło i... I rozpadło się na kawałki. Aha. A za chwilę przyjdą wszyscy zaproszeni goście. Jak mam ich poczęstować rozwalonym ciastem? Tak się nie da, Bing. A niby dlaczego nie, Sulo?
Jakie powinno być ciasto? Najprzepyszniejsze. Tak. Zgadza się. Najprzepyszniejsze. A próbowaliście to ciasto teraz? Nie. W takim razie ja spróbuję kawałek. Ono jest pyszne, Bing. No i? Smakuje tak samo jak przedtem. Patrz, Sulo, znalazłem twoją malinkę. O, dziękuję, Bing. Proszę. Nazwiemy je bałaganek. Bałaganek dla wszystkich. O tak. Rozłożę je na talerzyki, a wy dobrze umyjcie łapki. Zgoda. Tak. O, ale się kleją. Tak, bardzo. O, kogo ja słyszę? O. Szybko, Sulo, zaraz będą goście. O, szybko. Kogo? Cześć, Sulo. Dziękuję. Bara jeszcze dla Charlie'ego. Kiwi dla Pando. I jeszcze troszeczkę. Cześć wszystkim. Cześć, Pando. Witajcie. To jest bałaganek. O, bałaganek. Super. Brzmi intrygująco. Kto chce spróbować bałaganka? Ja chcę spróbować. Ja. Wystarczy dla każdego. Upieczyliśmy z Flopem ciasto. To miała być niespodzianka dla naszych gości. Potem przyszła Sula i bardzo chciałem pokazać jej malinkę, ale ciasto nam spadło i zrobił się okropny bałagan. Bałem się, że nikt go już nie zje. Ale a mama spróbowała i powiedziała, że taki bałaganek też jest pyszny. Ciasto w kawałkach. To wielka rzecz, Bing. Wszystkim bardzo smakowało.